Z Ewangelii według świętego Łukasza. Była już mniej więcej godzina szósta, gdy ciemność zapadła w całej tej krainie aż do godziny dziewiątej, bo słońce omdlało. Zasłona przybytku rozdarła się przez środek, a Jezus krzyknął wielkim głosem i powiedział: Ojcze, w Twoje ręce składam swojego ducha. Po tych słowach skonał. Był tam wtedy pewien człowiek imieniem Józef, członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy. Udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je, owinął płótnem i złożył go w grobowcu wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Pierwszego dnia tygodnia przyszły skoro świt kobiety do grobowca, niosąc przygotowane przez siebie wonności. Zastały kamień odtoczony od grobowca. Kiedy weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy tak stały bezradne, pojawiło się przy nich dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Lęk je przeniknął, więc pochyliły głowy ku ziemi, a oni odezwali się do nich: Dlaczego wśród martwych szukacie żyjącego? Nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał. Dzisiaj obchodzimy tak zwane wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli po prostu wspominamy wszystkich, którzy odeszli z tego świata. Niezależnie od tego, czy mamy jakąś pewność, czy intuicję, że już doznają pełnego zjednoczenia z Bogiem, czy też doświadczają tak zwanego czyśćca, czyli tak zwanego oczyszczenia, które, no właśnie, są przeróżne koncepcje, jak ono, na czym ono polega, czym jest ten czyściec. No, kiedyś się mówiło o czyśćcu w taki sposób, jakby to był jakiś czas, no ale jednak wiemy, że po śmierci już nie ma czasu, nie ma przemijania. Natomiast skąd w ogóle, tak, bo są tacy chrześcijanie, którzy nie wierzą w czyściec. No, Kościół, część Kościoła, nie tylko Kościół katolicki, uznaje, że istnieje coś takiego jak czyściec, ze względu na to, że mamy w Piśmie Świętym wezwania do modlitwy za zmarłych. No, jeżeli po śmierci jakby, nie, człowiek już albo idzie do tak zwanego piekła, albo do nieba, no to ta modlitwa za zmarłych no, nie miałaby wtedy żadnego sensu. Nie? Natomiast ważne jest, żebyśmy za bardzo nie przenosili na wszystko, co mówimy o tej rzeczywistości po śmierci, tych takich ziemskich kategorii. Ale no, ja jestem przekonany, że zmarłym bardzo potrzebna jest miłość, która się wyraża modlitwą, nawiedzeniem grobu, położeniem tam kwiatów, zapaleniem znicza. To są gesty miłości, których potrzebują zmarli. Które są dla nich wsparciem w tym bardzo trudnym momencie, jakim jest śmierć. Pamiętamy, pod krzyżem Pana Jezusa stały kochające Go osoby z Matką na czele. A potem właśnie do grobu przyszły kochające Jezusa kobiety, by Mu okazać miłość. One nie wiedziały, co tak naprawdę się wydarzyło. Być może nie pamiętały tych słów Pana Jezusa o zmartwychwstaniu, a może pamiętały, ale
nie wiedziały, na czym to będzie polegać, co to będzie, dlatego były zaskoczone, że zobaczyły pusty grób i jak usłyszały, że Jezus zmartwychwstał. To były tym zaskoczone. Czyli, ale właśnie, ale to jest cały czas miłość, nie? Którą okazujemy zmarłym, również po śmierci, i to jest dla tych zmarłych ważne. To ich wspiera w ich śmierci, o właśnie, po prostu. To ich wspiera w ich śmierci. Tak, nawet jeśli ta śmierć nastąpiła już dawno temu. Tak, ale ja muszę powiedzieć, że dla mnie ten dzień, chociaż jest smutny, tak, jest smutny. Tak, i to jest dzień, w którym pojawia mi się, nie, łza w oku. Koniecznie w momencie, jak stoję akurat nad grobem, czy mojego taty, czy innych zmarłych, nie, ale... Ale to jest jednak dzień, w którym, dzień, który jest smutny. Natomiast ten smutek jest piękny. Ja ośmielę się powiedzieć, że kocham ten smutek. Dlatego, że ten smutek mówi o miłości. O miłości tych osób, nie, których wspominam dzisiaj szczególnie, do mnie, o ich miłości do mnie, ale też o mojej miłości do nich. Tak, to jest smutek, który mówi o więzi, która nas łączyła i która przez śmierć jest nieutracona zupełnie, tylko nie możemy jej tak realizować, jakbyśmy chcieli teraz. I dlatego jest smutno, bo ja teraz nie mogę tej więzi, która jest miłością, nie mogę po prostu realizować inaczej, jak poprzez właśnie modlitwę, jedynie poprzez nawiedzenie grobu, położenie tam kwiatu, czy kwiata, czy zapalenie znicza. Tak, to jest sens właśnie dzisiejszego dnia. Smutek, który jest, jak to pięknie określił Marshall Rosenberg, świętowaniem straty bliskiej osoby. Świętowanie nie musi być radosne. Tak. Opłakiwanie, żałoba jest też pewną formą świętowania. Tylko, żeby to zrozumieć, no to trzeba mieć przed oczyma miłość, która stoi u podstaw tego smutku. Tak, bo trudno nie świętować miłości, albo trudno powiedzieć, że przeżywanie miłości nie jest świętowaniem. Jest świętowaniem tego, że ja jestem i jest ta druga osoba, że jest coś, co nas łączy, że jest to wzajemne ubogacanie się, bycie dla siebie nawzajem. To jest powód do świętowania, to jest powód do radości, która ma formę smutku. Która ma formę smutku. Tak. Jakkolwiek to paradoksalnie dziwnie może brzmieć. Oczywiście można przeżywać smutek jako, nie jako świętowanie, tylko jako ubolewanie nad, czy nie, jako niezgodę, o właśnie, dokładnie mówiąc, jako niezgodę na stratę, na rozstanie. I też nie chcę powiedzieć, że jeśli ktoś nie ma w sobie takiej pełnej zgody na to rozstanie, które jest spowodowane śmiercią, to nie chcę powiedzieć, że z nim jest coś nie tak, nie? Ale chciałbym powiedzieć, że właśnie ten, zwłaszcza dzisiejszy dzień, ale w ogóle Ewangelia, Pan Jezus nas zaprasza do tego, żebyśmy przestali skupiać się na tej stracie, na tym braku tej osoby, a żebyśmy skupili się na miłości, która nas wiąże. Na, bardziej na tęsknocie właśnie, nie? Na smutku, który ma w sobie, przede wszystkim zawiera w sobie tęsknotę,
A tęsknota jest wyznaniem miłości. Tęsknię za kimś, tęsknimy za zmarłymi, to znaczy, że ich kochamy. I Pan Jezus mówi dzisiaj, to jest też przesłanie dzisiejszego dnia. Słuchaj, ta tęsknota się spełni, to znaczy przyjdzie znowu moment spotkania. Znowu się spotkamy. Tak, przyjdzie ten moment. Ta rozłąka jest czasowa. Konieczna też, konieczna. Ktoś powie, dlaczego właśnie w tym momencie? No, niedobrze by było, gdybyśmy mogli przewidywać śmierć, gdyby śmierć, no na przykład, nie, było, gdyby było wiadomo, że wszyscy żyją na przykład 80 lat. W związku z tym nas śmierć nigdy nie zaskoczy. To musi tak być, że mniej lub bardziej śmierć nas zaskakuje. Musi tak być. To wiadomo, że może byłoby nam pod pewnymi względami łatwiej, gdyby tak nie było, ale to właśnie, właśnie nie o to chodzi, żeby nie, w naszym życiu to nie jest najważniejsze, żeby było łatwo. Ja w każdym razie im dłużej żyję, im więcej sam mam doświadczenia takich różnych rozstań, nie? Im więcej mam za sobą pogrzebów, które poprowadziłem, nie? Na których mówiłem homilię, co bardzo lubię mówić kazania na pogrzebach. Chociaż jest to bardzo dla mnie trudne, ale bardzo to lubię. I dlaczego lubię? Nie? Właśnie dlatego, że to jest taka niesamowita okazja, by mówić, myśleć o miłości, a przede wszystkim ją przeżywać. Tak, by przeżywać miłość. Rozstanie i może zwłaszcza takie rozstanie nagłe, niespodziewane, takie, nie, jak to mówimy, w najgorszym możliwym momencie. Ono najwięcej mówi o miłości. Ono mówi najwięcej o miłości. Dlatego, że tak boli. Dlatego, że tak boli. Tak. Nie chcesz nigdy doświadczać bólu, rozstania, tęsknoty, to nie kochaj. Prosta sprawa. Nie kochaj. Ale nie będziesz wtedy szczęśliwym człowiekiem. Tak. A ten ból, który wynika z tego rozstania, którym jest śmierć, ten ból nie musi wcale powodować, że jesteśmy nieszczęśliwi. Wystarczy oczywiście, nie chcę powiedzieć, że to jest prosta rzecz, ale wystarczy zgodzić się na to, co się stało. Na to rozstanie. Powiedzieć sobie, skoro tak było, widocznie to było konieczne. Tak jak Pan Jezus mówił o swojej śmierci, to jest konieczne, żebym umarł. Niespodziewanie. W najgorszym, można by powiedzieć, momencie, to znaczy w najgorszym z punktu widzenia Jego uczniów, nie wiem, Jego otoczenia. 33 lata. Po 3 latach publicznej działalności, można powiedzieć, u szczytu popularności. Pamiętamy tak zwaną Niedzielę Palmową. To był najgorszy z możliwych momentów. Ten moment, kiedy Jezus umierał. A jednak to wydarzenie nam wszystkim daje życie i to życie wieczne.
Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.